Witamy Państwa w kolejna odsłona konferencji, dwudniowej konferencji o zderzeniu kultur. Mamy następnego gościa, panią Alicję Rubio, deputowaną z Madrytu, autorkę książki o tym, co stało się w Hiszpanii po tych wszystkich lewicowych eksperymentach gender. Dlatego zachęcam Państwa bardzo serdecznie do wysłuchania tego, co stało się w miejscu, które jest dużo dalej, jeżeli chodzi o tą rewolucję kulturową, niż Polska. Bardzo się cieszę, że Pani jest z nami. Bardzo proszę. Muchísimas gracias al pueblo. Serdecznie dziękuję za zainteresowanie. Za zainteresowanie tym, co dzieje się obecnie w Hiszpanii, jeśli chodzi o inżynierię społeczną, ideologię gender i marksizm kulturowy. Postaram się nakreślić obraz tego, co dzieje się w Hiszpanii i w wielu innych krajach na całym świecie. Dochodzi zatem do inżynierii społecznej opartej na konkwiście kulturowej, o źródłach marksistowskich, widocznej w rzeczach tak nieracjonalnych jak flagach, które noszą niektórzy aktywiści, na których pojawia się na przykład wizerunek Che Guevary. To ludzie o bardzo niskim poziomie kulturowym, zideologizowani. Nie wiedzą, że ich symbole nie mają nic wspólnego z wolnością. To marksizm, dlatego że używa się marksistowskich technik, takich jak to, że cel uświęca środki. Płeć jest narzędziem rewolucji. Dochodzi do upaństwowienia kwestii prywatnych, tych, które należą do obywateli. Zabiera się nam wolności z obszarów, do których państwo wchodzić nie powinno. Dochodzi do regulacji dyskryminujących, do kryminalizacji i również do indoktrynacji dzieci. To jest cel. Dlatego, że w dalszej kolejności dzieci zaczną ten system dalej. Dlatego chodzi o dostanie się do klas szkolnych. Plakaty pojawiają się w gimnazjach na przykład, aby motywować dziewczynki do udziału w strajkach przeciwko cis-patriarchatowi na rzecz feminizmu. To wszystko, przypominam, dzieje się w otoczeniu dzieci w całej Hiszpanii. Ze strony partii lewicowych w Hiszpanii pojawiła się bowiem narracja, że wszystkie wolności demokratyczne, społeczne, obywatelskie pochodzą ze strony lewicy właśnie. To nieprawda. W Polsce już też widać to zjawisko, ale to nie znaczy, że Polska powinna się poddać. Chodzi tu o, jak wspomniałam, konkwistę kulturową, która ma swoje etapy. Na plakacie, który tu mam, jest napisane, że ten, kto rządzi, to ten, kogo nie możesz krytykować. Dwóch rzeczy nie można krytykować w Hiszpanii i to są lobby homoseksualne i feministyczne. Ani osoby homoseksualne, ani kobiety nie należą do tego lobby. Jesteśmy tylko narzędziami w ich rękach. Poprzednio robotnicy, proletariat, a dziś w ten instrumentalny sposób traktuje się kobiety, osoby homoseksualne, transseksualne, właśnie w tym celu, aby karmić marksizm kulturowy i inżynierię społeczną. Wszyscy zgadzamy się, że w demokracji każdy powinien móc żyć tak, jak mu się podoba. Ale tutaj dochodzi już do konieczności akceptacji pewnych zachowań bez żadnej krytyki.
Kolejnym etapem jest celebracja pewnego stylu życia, pewnych ideałów. I na ostatnim etapie dochodzi do narzucania i karania. Siłą zmusza się do udziału w tego rodzaju wydarzeniach. Nawet już ratusze je organizują, wywieszając flagi LGBT i feministyczne. Mnie też to dotknęło. Gdy ktoś zostaje oskarżony o przestępstwo homofobiczne, na przykład, które typologicznie w prawie nie ma zbyt dobrej podstawy i zależy całkowicie od opinii rzekomo poszkodowanego. Do 120 tysięcy euro w ten sposób można się dorobić mandatu. A to jest przykład. Zamieściłam te zdjęcia, aby tolerancja, zgoda, przyjaźń, żeby widzieli Państwo, że z tymi rzeczami to nie ma nic wspólnego. Na kolejnym zdjęciu widać panie z Femenu w Watykanie. Tu widać, że dochodzi do palenia kościoła w Chile. W Argentynie dochodzi zresztą do podobnych wydarzeń. Laicka edukacja i wolny dostęp do aborcji to są idee hiszpańskie. W każdym razie jest takich przykładów setki. Mówi się o tolerancji, ale tolerancja się kończy, kiedy oni przychodzą. Mówią o równości, ale kiedy przychodzą, wolność się kończy. Kolejny slajd poproszę. Indoktrynacja dzieci. W hiszpańskich klasach opowiada się dzieciom straszne rzeczy. Osoby homoseksualne wchodzą na zajęcia z dziećmi bardzo małymi. Mówi się o transseksualnych dzieciach, które, jak wiemy, wyróżniają się myśleniem magicznym. Mówi się im, że mogą wybrać sobie płeć. Nie tylko mówi się tu o kwestiach gustu, kwestiach upodobań, ale tego, kim się jest. Dlatego liczba osób uważających się za transseksualny czy homoseksualny rośnie i to rośnie radykalnie. Zawdzięczamy to ideologii gender. Tu widzimy postacie komiksowe, które wykonują akty seksualne różnego rodzaju. Dochodzi do ewolucji celów. Przepraszam, kolejny slajd, jeśli można. Czym jest ideologia gender? To konstrukt doktrynalny, który przyznaje, że nie istnieją mężczyźni czy kobiety w sposób naturalny, że płci są owocem edukacji i warunkowania. Role społeczne związane z rolami biologicznymi są odrzucane i twierdzi się, że każdy może wybrać sobie seksualność. Widzimy tutaj na zdjęciu pana, który twierdzi, to my, kobiety z penisem i brodą. Ideologia gender twierdzi, że to jest całkowicie możliwe. Nie ma podstaw naukowych. To jest pewna doktryna, która daje narzędzia, aby interpretować rzeczywistość na swój sposób. W ten sposób sprzeciwia się nauce, fizjologii, biologii, zdrowemu rozsądkowi. I odrzuca fakt, że uzupełniamy się jako mężczyźni i kobiety. Pochodzi ta ideologia od początków feminizmu. Feminizmu, który żądał praw dla kobiet, żądał stanowisk dla kobiet, który ustąpił w końcu feminizmowi gender, który pochodzi wprost od marksizmu. Feminizm równościowy, który właściwie osiągnął swoje cele, dlatego że prawodawstwo uznaje już równość kobiety i mężczyzny oczywiście w większości krajów, poza niechlubnymi wyjątkami. W dalszym zakresie jednak doszło do
pomyłki, do mylenia naturalnej roli biologicznej kobiety i postawienie jej w roli ofiary, a mężczyzny w roli oprawcy. Zachęca się zatem kobiety do porzucenia tej roli, do wyjścia z roli ofiary, co stanowi zaprzeczenie rzeczywistości biologicznej oczywiście. Dlatego seksualność jest przełożona na terminy walki klas. W rodzinie kobieta jest proletariuszem, mężczyzna jest burżujem, należy do burżuazji i tak jak Engels twierdził, dochodzi do podziału rodziny na właśnie oprawcę i ofiarę. Z tego bierze się ideologia gender. Jest interpretacją rzeczywistości. Ta walka klas, zresztą sama, marksistowska, sama w sobie zawiera sporo błędów. Jeżeli nie odpowiada ta teoria rzeczywistości, to tym gorzej dla rzeczywistości. Tak się twierdzi po tamtej stronie. Twierdzi się, że w rodzinie dochodzi do walki klas. Do osobnych klas należą tu kobiety i mężczyźni. W przypadku proletariuszy i burżuazji być może te grupy nie było żadnych punktów wspólnych, a w przypadku mężczyzny i kobiety owszem, dochodzi do powstania projektu o niebywałej wręcz wartości, czyli do posiadania dzieci. Feminizm zatem chce doprowadzić do tego, że miłość romantyczna, ta, która doprowadza do powstania rodzin, ta miłość jest obwiniana, jest przypisywana mężczyznom, którzy chcą zniewalać kobiety. Trzymać je w domu, niszczyć ich ciała i czynić z nich poddane. I nic dobrego nie można w ten sposób powiedzieć o macierzyństwie. Zamiast tego postuluje, by kobiety zastąpiły tą klasę panów, którą są mężczyźni, i zamieniły się w nich. Jakie to ma konsekwencje? Otóż dwie rzeczy. Zabiera wartość kobiecie, zabiera jej samą też kobiecość, podejście do życia, większą emocjonalność, nasze zdolności werbalne, nasze pragnienie dbania o drugiego człowieka, wszystko to jest nazywane niepotrzebnym i jest znienawidzone w pewnym sensie, a macierzyństwo jest nazywane opresyjną strukturą społeczną. Rzekomo mężczyzna używa sobie kobiet do prokreacji. Feminizm twierdzi, feminizm nienawidzi mężczyzn i najchętniej by ich wszystkich wymordowano. W sposób figuratywny zachęca się do zamordowania ojca, zamordowania brata. Twierdzi feminizm, że należy postawić się w roli mężczyzn, aby ich pokonać, podczas kiedy my, kobiety, jesteśmy perfekcyjne w rzeczywistości. I tu na kolejnym slajdzie, jeśli można, powinniśmy zachowywać się jak mężczyźni, nie wiązać się w jakikolwiek sposób z konceptem macierzyństwa i przyjąć seksualność męską na siebie właśnie, czyli wielu partnerów, nie przejmowanie się kolejnymi relacjami i tak dalej, i tak dalej. Mężczyzna zaś powinien działać niezgodnie ze swoją naturą, przeciw testosteronowi, przeciw swojej naturalnej brutalności, bo inaczej feminizm go zniszczy. I tu właśnie dochodzą jeszcze do głosu lobby homoseksualne. Nie osoby homoseksualne, tylko lobby właśnie. W przypadku kobiet wymaga się
antykoncepcji, dostępu do aborcji, tak żeby kobieta mogła korzystać ze swojej seksualności tak jak mężczyzna, bez konsekwencji i dojść do ideału miłości bez opresji. Feministki twierdzą, że jakakolwiek relacja związana z poświęceniem jest rodzajem przemocy wobec niej. Feminizm w klasach promuje też postawy lesbijskie. Większość feministek spod znaku gender to lesbijki zresztą. Jaki według nich jest idealny mężczyzna? Otóż mężczyzna sfeminizowany. Cóż, mówi się, że nie można zmienić pożądania, można zmienić płeć, przynajmniej tak jest w Hiszpanii. Jeśli dziewczynka uważa, że jest chłopcem, nie można z tym nic zrobić, nie należy go prowadzić do psychologa, bo trzeba po prostu zmienić płeć. Mówimy tu o tej płci biologicznej. Sądzimy, że to wszystko można zmienić. Często mówi się, że nie można zmienić pociągu seksualnego, że to jest już niemożliwe do zmiany nigdy w życiu. A więc jeśli ktoś uznaje, że jest lesbijką, to trzeba to uznać i już. W ten sposób to lobby homoseksualne uważa, tak samo jak lobby feministyczne, wprowadza taką zupełnie nową koncepcję do natury człowieka. Chodzi tu po prostu o wyjaśnienie kwestii dotyczących preferencji seksualnych. Tutaj widzimy, kiedy dochodzi do prawdziwego zniszczenia tożsamości, bo jest to zmiana tego, którą preferujemy, na tą, która jest zalecana. Mówimy tu o informacji, którą często powtarza się zarówno w Hiszpanii, jak i w krajach Ameryki Łacińskiej. To koncepcja seksualności, gdzie mówimy o podstawach biologicznych bycia kobietą, a więc o macierzyństwie, o pewnych problemach, które dotyczą kobiet, które są dziedzictwem. I wszystko to ma prowadzić wyłącznie do tego, by uzyskać pieniądze. Jest to pewnym biznesem. Co więc dzieje się? Tu na tych zdjęciach możemy zobaczyć polityków zarówno z prawej, jak i z lewej strony sceny politycznej, którzy mówią o ideologii gender, promują ją, bo jeśli chodzi o ideologię gender, te zyski są naprawdę ogromne. Jakie są podstawy tej ideologii? Chodzi tu przede wszystkim o pieniądze i o przywileje, bo w ten sposób ludzie współpracują z tą inżynierią społeczną. Oczywiście w ten sposób im większe jest zaangażowanie gospodarcze, finansowe, tym bardziej jesteśmy gotowi bronić tej ideologii. Tu widzimy przykład feministek podczas ostatniej walki dotyczącej przemocy w rodzinie. Chodzi tu o to, by uzyskać dotację w wysokości nie mniej, nie więcej, tylko miliarda euro. Mamy tu więc jeszcze też kwestie związane z ludnością. Chodzi tu o partie polityczne. Jak prowadzimy do tego? Otóż w ten sposób, że odbiera się człowiekowi jego godność, promuje się aborcję. To wszystko uwarunkowuje się od wprowadzania tej właśnie ideologii gender, a więc zarówno aborcji, jak i małżeństw jednopłciowych, czy innych tego typu rozwiązań, jak choćby eutanazję. W Hiszpanii mamy ujemny przyrost gospodarczy. Jest to naprawdę kwestia pewnego rodzaju samobójstwa narodu. Mamy współczynnik 1,1 dziecka na kobietę, a więc
to zmniejszanie się ludności jest naprawdę bardzo poważnym zjawiskiem. Do tego dokłada się przygotowana już ustawa o dozwoleniu eutanazji. Wszystkie tego typu regulacje prawne są zawsze pierwszym krokiem zaledwie, bo później dopiero stają się obciążeniem, na nas zrzucają odpowiedzialność dokonywanie wyboru. Prowadzi to również do destabilizacji małżeństwa heteroseksualnego. Jest to taka bomba zegarowa, która może niszczyć rodzinę heteroseksualną. Dalej mamy kwestię manipulowania młodzieżą i promowanie stosunków płciowych, które nie służą prokreacji. W ten sposób dochodzimy do pedofilii również, ponieważ mówimy o pewnych przestępstwach popełnianych przez osoby niepełnoletnie właśnie na tle płciowym. To wszystko prowadzi do powstania milionów ofiar w wyniku tak wprowadzonej ideologii. Jak to wszystko się odbywa? Przez manipulowanie opinią publiczną? Wszyscy zgadzają się, ponieważ wszędzie są ogromne środki publiczne, które przeznaczone są na promowanie takich kampanii w publicznych środkach przekazu. Bardzo duże kwoty z pieniędzy publicznych przeznaczane są na takie właśnie kampanie. Czyli publiczne media są po prostu kupione. Płaci im się za to, by taką, a nie inną ideologię promowały. Dalej mamy tego rodzaju ustawy, które są całkowicie niezgodne z zasadami konstytucji, choćby kwestia równości między obywatelami. W tej chwili mężczyźni są w sytuacji gorszej niż kobiety. Przestaje obowiązywać domniemanie niewinności wobec nich. I w ten sposób na przykład dochodzi do tego, że mężczyźni są często za takie samo wykroczenie czy przestępstwo karani w sposób ostrzejszy niż kobiety. Jest to naruszenie tej równowagi i równości wobec prawa. W ten sposób konstytucja hiszpańska przestaje właściwie obowiązywać. Dalej mamy kwestię innych jeszcze zagrożeń. Taka osoba, która krytykuje, która próbuje to krytykować, jest ofiarą, staje się ofiarą prześladowań. Rujnuje się ich życie zawodowe, rodzina cała czasami bywa prześladowana. Tutaj mamy przykład. Nauczycielka feministka popiera strajk feministek i zachęca swoich małych, także jak młodych tutaj widzimy uczniów, do tego, by popierać ten strajk kobiet. Dlaczego? Dlatego, że tak uważa. Natomiast prawo ją chroni. Mówi się, że ona po prostu walczy o równość. Dlatego też tak istotne jest tutaj, że w tego rodzaju działania mogą naruszać sposób, w jaki rozwijają się dzieci. Techniki stosowane do manipulacji, o tym tylko bardzo krótko. Po to, by wdrażać tę ideologię w Hiszpanii, wykorzystano cały szereg technik manipulacji. Błędne, a więc fałszywe dane wyjściowe. Ukrywa się wyniki badań, jeśli nie potwierdzają one z góry założonej tezy. Tak jak już mówiłam, dostosowuje się rzeczywistość do ideologii, wzbudza się na przykład niepokoje społeczne, na przykład dotyczące przemocy w rodzinie. W Hiszpanii, jeśli chodzi o rzeczywiste liczby, naprawdę ta sytuacja wygląda znacznie lepiej niż w innych krajach, natomiast tworzy się wokół tego atmosferę ogromnego skandalu i powszechności tego zjawiska. A więc najpierw wzbudzamy niepokój, a potem oferujemy ustawę, która ma rozwiązać tę sytuację. To naprawdę do niczego nie prowadzi. Ta ustawa, którą wprowadzono, proszę posłuchać. Te osoby, które to wszystko promują, tak naprawdę nie chcą, aby sytuacja została rozwiązana, bo wtedy cóż oni by mieli robić w przyszłości. A więc te dane dotyczące przemocy należą do najniższych
w Hiszpanii. Nigdy nie mówi się o mężczyznach, którzy są ofiarami przemocy ze strony kobiet. Ukrywa się konsekwencje, które ponoszą mężczyźni w przypadku fałszywych oskarżeń o stosowanie przemocy na tle płci. Nie są, natomiast kobiety nigdy nie są ścigane z tego powodu. Natomiast jeśli składają takie fałszywe doniesienia, to otrzymują pomoc. Jest to argument, który przemawia na ich korzyść w przypadku procesów rozwodowych. I całe to połączenie różnych technik fałszywych oskarżeń, to wszystko prowadzi do tego, do tej sytuacji, którą mamy w tej chwili. To się tu przekłada na rzeczywistość. Mamy kwestię dotyczącą manipulacji, dotyczącej języka, którym się posługujemy. Zawsze mówi się o równości, o tym, że jest to przeciwdziałanie przemocy, a to wszystko jest kłamstwem. To wszystko prowadzi do bardzo negatywnych zjawisk. Ogólnie jesteśmy źle przygotowani, mówi się, że kobiety są gorzej wykształcone, czy też takie przesłania, które wszystko upraszczają w sposób wypaczający rzeczywistość. Tu widzimy przykład tego, że kiedy, jeśli uważasz, że mąż może ci grozić, może cię zabić, ty masz prawo w obronie własnej zabić jego. Takie typu przesłania są pokazywane. Poza tym pojawia się też autocenzura, która służyć ma temu, by uniknąć większych problemów. Mamy społeczną akceptację dla różnych zboczeń. Powoli myśli się, że coś jest niedopuszczalne, ale ze względu na tę siłę przekazu powoli zaczynamy to akceptować. Często stosuje się na przykład szantaż emocjonalny, pokazuje się kobietę z podbitym okiem, a nikt, to wzbudza oczywiście współczucie, natomiast tak naprawdę jest to granie na naszych uczuciach, ponieważ być może to podbite oko wynika z czegoś zupełnie innego. Dalej, stygmatyzacja. Kiedy mówimy, że prowadzimy jakąś kampanię, która powoduje formowanie fałszywych oszczerstw, może doprowadzić do tego, że straci się pracę. Mnie to nawet spotkało, ponieważ każde kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Kolejny slajd. W ciągu ostatnich lat w Hiszpanii przyjmowano ustawy, część z nich były to zalecenia ONZ-u czy też Unii Europejskiej. Wprowadzi się kampanie manipulacyjne i są to ustawy, które na poziomie państwa czy też regionów autonomicznych w sposób całkowicie skoordynowany z pozostałymi państwami, bo nagle wszystkie państwa zdają sprawę, że homoseksualne osoby nie mają równych praw albo że kobiety nie mają równych praw. Mówimy tu o takiej rzeczywistej równości. Są to bardzo inwazyjne metody. Obejmują one wszystkie obszary życia, zarówno prywatnego, jak i publicznego, zdrowie, rodzinę, sport, wszystkie zakresy życia. I dotyczy to również wszystkich osób, tak prawnych, jak i fizycznych. Mówimy tu o ustawie o zdrowiu życia płciowego i aborcji, czy też o przemocy wobec na podstawie płci, wynikającej z różnicy płci. Stosuje się również na przykład kwotowy podział, tak aby zapewnić równość czy odpowiedni współczynnik mężczyzn i kobiet w różnych organach. Są to ustawy, które również dotyczą osób transseksualnych. Są one wbrew biologii. Musimy
zdawać sobie sprawę, że taka osoba czasami zmienia płeć bez konsultacji z psychologiem, z innym lekarzem. Żąda się, by Józka nazywać Józefą. Nagle pojawiają się zespoły sportowe, gdzie pojawiają się takie właśnie osoby, które są transseksualne. Dalej ustawa mówiąca o osobach homoseksualnych, o homofobii. Tu to dotyczy wyłącznie osób heteroseksualnych. To one są prześladowane. Podobnie jak i maczyzm jest czymś, co ma charakteryzować wyłącznie mężczyzn. Tworzy się w ten sposób taką uprzywilejowaną kastę osób, które same określają siebie jako członków społeczności LGBTI i mówią, jeśli ja jako osoba heteroseksualna nie znajduję pracy, to jest okej, ale jeśli jestem lesbijką i nie znajduję pracy, to uważa się, że jest to forma prześladowania mnie. Są to też ustawy, które wprowadzają błędny obraz świata. Tu widzimy hasło, które mówi, nieżywa osoba heteroseksualna jest dla mnie korzyścią. To wszystko odwozić się jeszcze do haseł, które mówiły o prześladowaniu Żydów, o eksterminacji Żydów. To wszystko prowadzi do tego, że nawet na Uniwersytecie Complutense w Madrycie pojawiały się takie hasła i byli ludzie, którym się to bardzo nie podobało, ale nie odważali się zdjąć tych haseł. W demokratycznym społeczeństwie nie może tak być. Nie może być tak, że osoba heteroseksualna czuje się pokrzywdzona, czuje się prześladowana. Mówimy tu o tych wszystkich ustawach, że należy zwalczać akty przemocy, czy też przejawy przemocy. Mówimy natomiast o tym, że powstają takie nowe prawa, powstają uprzywilejowane kasty, które mają więcej praw niż inni. Dalej, mamy kwestię braku równowagi, jeśli chodzi o przeznaczanie środków publicznych na promowanie takich ustaw, czy też takich grup. Te grupy nagle otrzymują bardzo duże środki proporcjonalnie do osób heteroseksualnych. Wszystko to w placówkach oświatowych, gdzie mogą bez żadnych ograniczeń mieć dostęp osoby ze środowisk LGBTI i tam promować swoje idee. Mówimy też o prawach, o tych podstawowych prawach człowieka, które przysługują nam wszystkim. Jeśli one nie są respektowane, to należy oczywiście zastosować odpowiednie narzędzia, by zaradzić takiej sytuacji. Ale są też takie prawa, które wykraczają poza te podstawowe prawa człowieka. Jeśli mówimy o takich przepisach, które powodują naruszenie równości wobec prawa, równości ze względu na wolność wyznania, na preferencje seksualne, na wolność słowa. Nie wszystko możemy nagle powiedzieć. Prawo do życia, oczywiście, prawo do wykształcenia, do edukacji. To wszystko są te prawa. One są sprzeczne z tymi tradycyjnymi wartościami, ponieważ chodzi o zmianę tkanki społecznej. Tu możemy zobaczyć, w Hiszpanii często odbywają się procesje, przede wszystkim w Wielkim Tygodniu, gdzie mamy feretrony, postacie świętych. Tu widzimy żeńskie organy płciowe. To są feministki, które zakpiły z takiej procesji katolickiej, zostały oskarżone. Zostało złożone doniesienie o naruszeniu prawa. Do tej pory nic z tym jeszcze nie zrobiono, ponieważ są ogromne grupy, które mają wsparcie ze strony wymiaru sprawiedliwości. Wciąż oczekujemy na działania wymiaru sprawiedliwości, ponieważ społeczność katolicka złożyła doniesienie o popełnieniu przestępstwa, obrazy uczuć religijnych, ale nic się nie wydarzyło. Ja na przykład złożyłam taki,
takie doniesienie odnośnie tej sytuacji na moim wydziale. Jest taka organizacja studencka, były tam panflety, gdzie ja byłam obrażana, naruszano moje dobra osobiste i wciąż czekam na to, by podjęte zostały jakieś działania. W tej chwili jest to taka grupa studencka, która jest grupą feministek i naprawdę prowadzą kampanię dezinformacji. Ja złożyłam doniesienie, ale okazuje się, że muszę podejmować bardziej intensywne działania wobec sądów, aby cokolwiek uzyskać, a dalej nie uzyskuję nic, a więc jest tak, że jesteśmy zupełnie bezbronni, jesteśmy pozbawieni jakiejkolwiek ochrony. To prawodawstwo jest w dodatku bezużyteczne, prowadzi tylko do większego zawieszania, co jest zresztą celem. Dochodzi do większej nierówności społecznej, można prosić o większe środki publiczne i tak dalej, i tak dalej. Depopulacja funkcjonuje znakomicie w Hiszpanii, gdzie właśnie ideologia gender jest dobrze ugruntowana. Mówimy o miliardach euro. Dotacje dla poszczególnych kolektywów, finansowanie kursów, warsztatów, pełnokształcenia, dofinansowywanie seriali nawet w telewizji w Hiszpanii, tak jak zresztą w Amerykach. Te kolektywy zresztą pokazuje się od strony pozytywnej, jak zresztą wszystkie grupy związane z ideologią gender. Istnieją też stanowiska dla osób związanych z gender, którym płacimy z pieniędzy publicznych, nie wiadomo właściwie za co. Osoby, które opracowują znów raporty na temat ideologii gender, studiują też określone kierunki, które finansujemy też nie wiem dlaczego. Na poziomie światowym pominięto zresztą przekonano organizmy międzynarodowe po to, aby opracowywać dokumenty związane z gender, żeby poszczególne kraje je ratyfikowały, z pominięciem wszelkich pryncypiów legalnych. To wszystko jest działalność całkowicie zorganizowana. Gdyby ktoś miał wątpliwości, to powiem, że wszystkie te grupy, agendy, organizmy międzynarodowe tak ze strachu albo ze względu na dobre intencje pomagają. Teraz przejdźmy do panoramy, która jest dziś widoczna w Hiszpanii, jest dosyć smutnym obrazem. Mężczyźni obrywają najbardziej, zdezorientowani ze względu na demonizowanie ich natury, ich płci, zamienieni w obywateli drugiej kategorii, w przemocowców. Na przykład Manuela Carmena, była burmistrzyni Madrytu, stwierdziła, że mężczyzna nosi w sobie gen przemocy. Uciekają przez to od stabilnych związków, i już nie powracają do tworzenia stabilnych związków, które mogą sobie pozwolić na dzieci. Dochodzi do fałszywych oskarżeń. I ostatecznie mężczyźni uznają kobiety za swoje przeciwniczki. A jeśli chodzi właśnie o fałszywe oskarżenia, nazywa się to srebrną kulą zresztą. Wystarczy, że kobieta oskarży nawet fałszywie mężczyznę o praktyki pedofilskie z dziećmi, to mężczyzna jest skończony właściwie.
dochodzi też do zamiany komplementów, zjawiska komplementów właściwie w wykroczenie. Manipuluje się kobietami tak, żeby nienawidziły samych siebie, swoich ciał, swojej natury, macierzyństwa. Zachęca się je do zabijania własnych dzieci, zachęca się je do dokonywania aborcji i do używania dzieci, do wykorzystywania dzieci jako pewnej broni. I ostatecznie też zamiany dzieci w przykrą konsekwencję seksu. A dzieci są również traktowane instrumentalnie. Nazywa się je zbiorem komórek. Wynajmuje się kobiece łona. W całej Hiszpanii to zjawisko ma już miejsce. Odbywają się targi tego rodzaju, mimo że jest to zjawisko bądź co bądź jeszcze nielegalne. Oddziela się dzieci od swoich ojców, zabiera się im stabilne ogniska rodzinne, tak żeby wpadały w relacje niestabilne. Prowadzi się edukację prowadzącą z kolei do niemoralnych relacji i związków. Zachęca do użytkowania pigułek dzień po, do aborcji i zagrzewa do walki płci. Także nastawia przeciwko parom heteroseksualnym. Rodzina z kolei jest ostatnim bastionem, który broni nas przed ideologią gender. Rozwód z kolei jest promowany i to dzieje się na rzecz również promowania alternatywnych form wiązania się i niestabilnych relacji. Nie można rozmawiać w Hiszpanii w sposób wolny w ogóle o ideologii gender. Jeżeli ktoś próbuje to robić, to zostaje oskarżone o homofobię, maczyzm i tak dalej. Władza to wspiera i to ratyfikuje. Partie polityczne, związki zawodowe, wszyscy uczestniczą w przemyśle ideologii gender. Plus jest też wielu ludzi o dobrych intencjach, całkowicie zmanipulowanych. Musimy sprawić, żeby ludzie po prostu uważali. Ze strony partii Vox dbamy o to, żeby kiedy dochodzi do wydarzeń o charakterze feministycznym i podobnych w przestrzeni publicznej, kiedy organizuje się na przykład Dni Geja czy Dni Homoseksualisty w parkach i miejscach publicznych, my wyciągamy nasze flagi, ale przegrywamy. Przestrzegam zatem przed podobnymi trendami w Polsce. Nie jesteśmy ani szczęśliwsi, ani lepsi w tym nowym społeczeństwie, w którym jesteśmy zrujnowani moralnie, gospodarcze, gdzie rządzą nami lobby gender, lobby homoseksualne. Tu widzą Państwo kampanię pewnych linii lotniczych na rzecz Gay Pride. Nosiła ona tytuł Kochaj kogo chcesz. Dziękuję serdecznie.